Czym jest dla mnie czystość? Spotkałam niedawno młodego człowieka, chyba kilkunastoletniego, który pomodlił się w ten sposób i to mnie bardzo zastanowiło. Boże, powiedz mi dlaczego tobie tak zależy na czystości? Dlaczego to jest dla ciebie takie ważne? I takie pytanie ten młody człowiek zadał Bogu i ja to słyszałam i pomyślałam sobie, jaki głębi dotknął ten chłopak. On jakby buntował się przeciwko temu, dlaczego on ma czekać z, właśnie z seksem do, do małżeństwa, dlaczego on ma być czysty, dlaczego ma nie wchodzić na pewne strony, dlaczego ma pewnych rzeczy nie oglądać, dlaczego, on tego nie rozumiał, a gdzieś w nim tyliło się takie doświadczenie, że, że tutaj Boga warto zapytać. I on zadał to pytanie, dlaczego ci tak na tym zależy i... Potem myśląc o tym jego pytaniu, myślę, że Bóg mu gdzieś odpowiedział i odpowiada w życiu. Myśląc o tym pytaniu, pomyślałam sobie, że wiąże się to, może moja odpowiedź będzie infantylna albo nieciekawa, ale wiąże się to z pewną różnicą między mną, człowiekiem, a pieskiem zwierzęciem. Że ja, będąc człowiekiem, mogę od siebie wymagać, że mogę. Chcieć być wierna, że mogę doświadczając pokus, doświadczając pociągnięć niebiec za tymi pokusami, jak piesek za piłeczką w prawo, w lewo i się tylko naganiać i zmęczyć. Duchowo też zmęczyć, ale że mogę być wierna, że mogę od siebie wymagać, że potrafię sobie powiedzieć nie, dlatego że wcześniej komuś powiedziałam tak, i że chcę być wierna i. Patrząc na tego młodego człowieka, bardzo się cieszę, że, że Bóg złożył w nas gdzieś głęboko to doświadczenie, że jeśli On mówi, to ma rację, bo jest mądry, bo jest mądrzejszy. I jeśli On mówi, to dlatego, że, że bardzo kocha. Więc dla mnie być czystą, to być wierną, wymagać od siebie, być człowiekiem w całej pełni.